Witam tutaj, Wiś. To jest ostatni odcinek Studemu na dzisiaj. Myślę, że sobie... Myślę sobie, że ten jeden mi wystarczy. 18.11. Jedziemy! Mam nadzieję, że nie będzie za długi. Jak ty mogłeś zrezygnować z Fei? Na Sophie. W ogóle Sophie mi się kojarzy z czymś. Wiem z czym. Steven Juni. Sapphire miała takie imię. Raz. Dlatego mi się kojarzy. Dużo Steven Universe. Ale przynajmniej załapałem, z czym mi się kojarzy. A to jest dobrze. To mnie się widzi. Psst! Ten nowy dzieciak, którego zatrudnili, strasznie cichy. No, ale przynajmniej robi, co do niego należy. Podobno ma wyznaczony lot na dzisiejsze popołudnie. Tak, ale brakuje nam pewnego... innego salomotu. Tak, salomotu. Bo komuś rozwaliło oponę. Jeśli nikogo nie odwołają, to nie sądzę, żebym mógł polecić. A już chociaż instruktora? Nie mam pojęcia. Ej, oni chyba mówią o tobie. Wiem ci. Wiem! Chyba mówią o tobie. To jedno miejsce, które cały czas zamiata. Zamiasta. Musi być cholernie czyste. To nie tak działa. Można zamiatać i może być brudny. Przygotowałem wszystko, sir. Wykonałem wszystkie orzeczenia wagi, balansu. Sprawdziłem wszystko. Przejrzałem dokumenty. Fajnie, ale wiatr się zmywa, więc twój jednoosobowy lot został odwołany. Czemu to zawsze przytrafia się mnie? Nie wiem. Thrust, track, lift i weight. A tu mogli przetłumaczyć na polski, nie? W ten sposób równowaga jest zachowana poprzez cztery siły nośną: ciąg, ciężar i opór. Nośna, ciąg to jest tutaj, ciężar i opór. Pytania? Dlaczego samolot ma głowę kota? Nie wiem, taki już był, kiedy tu przyszedłem. Więc po prostu zacząłem po nim pisać. Znowu to? Zamazany wpis o pracy na lotnisku i Fei, śpiącej na skrzydle samolotu. Jest to trochę notatek z lekcji przeczytać? Tak. O Jezus, jakie lagi! O, lera! Jesus! Co to takie lagi były? Numery dróg startowych wskazują ich kierunki. Starszy dodać 0 na koniec numeru, aby uzyskać azymut magnetycznego danej drogi startowej. Dobra, dobra, to są gówno informacje. Mnie to nie pociąga. Zamknij. Ale lagi są przy tym notatniku, cholera. Bary nie bitek. Każdym razem. Pomogę panu. Starszy odhaczyć ją od środka i... Wow, niezły manewr, chłopcze. Jestem tu od lata, nigdy nie udało mi się tego rozgryźć. Masz chyba jakieś magiczne moce. Wiem o tym tylko dlatego, że ją czyszczę, więc... Bary! Debilu! No dobrze, mam tu 24 dolary drobnych. Wow, tu dość sporo miedzi. Spokojnie, mam cały dzień. Najgorzej, mały przychód będzie. Wow, tu dość sporo miedzi. Szybciej niż te drobne chłopcze.
Wstrzymujesz kolejkę. To jest nieuczciwe. To jest chamskie w ogóle. 24 dolary w drobnych. Mam nadzieję, że nie w centach. Może w ogóle by było ciężkie, cholera. Tak po prostu, co? Pięknie ona wygląda jak śpi. No cóż, każdy ma swoje powody, by zacząć latać. A pan? Tak między nami, nauka latania nie jest moją prawdziwą pasją. Tak naprawdę, zanim zacząłem tu uczyć, byłem pilotem akrobatycznym pisania na niebie. Aha. Wow. Czyli za pomocą smug samolotowych sprawiał pan, że na niebie pojawiały się różne rzeczy? Dokładnie. I byłem w tym cholernie dobry. Ale potem mnie wywalili. Dlaczego? Kompletna dyskryminacja, mówię ci. Narysował penisa. Wszystko przez to, że dowiedzieli się, że jestem analfabetem, który porzucił szkołę. Czy obchodziło ich, że byłem najbardziej uzdolniony pilotem w całej flocie? Nie. Tylko dlatego, że czytanie nie szło mi tak dobrze, wyrzucili mnie jak skniwego ziemniaka. Och, wkurza mnie sama myśl o tym. To jeszcze wyjście nie fair. Może kiedyś będę potrzebował pańskich usług. Będę mógł pana wyjąć. Dzięki, chłopcze. Ech, najpierw odzyskujesz moją kolę, potem obiecujesz przywrócić znaczenie mojemu życiu. Widzę, że będę musiał cholernie dokładnie się wyszkolić. No nieźle poszło. Bary. Nie poczułem, ale słyszałem i widziałem. Chodźmy na dwór. Wcześniej nie były otwarte. To ty zrobiłeś? Wiedziałabyś, gdybym to ja był. Słownie, cały czas byłem za tobą. W sumie to nie wiem nawet, czemu ciągle za tobą chodzę. To RPG. What the fuck? What the fuck? Co to kurna jest? Dokładnie. Nie mam pojęcia. Ale wygląda na to, że może być nasz bilet do następnego spolnienia. Czyli co, potrzebuję dalszej drogi? To miejsce magicznie się przed nami otwiera? Dodatków w bardzo niepokojący sposób. Ano, też nie jestem pewna, o co tu chodzi, ale w tej chwili nie mamy innego wyjścia. Dalej, skaczemy. Boże, szoje. Nie mogę nawet spojrzeć w dół. To jest jedyny sposób, żeby się przekonać, Neil. Dobra, ja skaczę za 3, 2. Kto to był? Czemu Ewa Maru? Nieważne. Nie popchnęłam cię. Jasne, kurwa. Ja nie klikam. Samo idzie naprzód. Kto mnie popchnął?
Wow. Ja nie klikam. Jak ci leci? Co się w ogóle dzieje i dlaczego? Zaraz, uspokój bakłażana, chyba widzę w środku. Ja nie klikam. Co się w ogóle dzieje i dlaczego? Dobra, już muszę kliknąć. Dobrze ci idzie, nie zginiemy. Dobra, widzisz drogę startową? Tak, tak. Bary! Tak mi się wydaje. Okej, okay, podchodź, tylko nie zapomnij o sprawdzeniu kopkitu. Tak, kopkitu. Nie, mieszanka bogata, och. Zero Yankee Romeo, pozwolenie na lądowanie. Droga startowa 2-1. Zero Yankee Romeo. Jesteśmy za wysoko, wysuń klapy. Wysuń klapy, prędkość, opuść nos. Prądku, przyjmę sterowanie. Dzięki Bogu. Uwaga, chyba będziemy lądować. What the fuck? Co to była za dziura w niebie? Creepy as fuck. LOL. Ej, wszystko dobrze? Nie, Ewa, wszystko jest niedobrze. W zasadzie nie żyję. Koniec gry! Odnoś kurwa. Koniec gry! No dobra. O kurwa. Koniec gry. To było dobre. Taki będzie tytuł. Koniec gry. Czy zawroty głowy to coś normalnego? Nie martw się, po czasie przestaną się pojawiać. Wiesz co, proszę, weź moją czapkę. O! Ach, przypominasz mnie, kiedy byłem u jeńca. W sensie, że wtedy też znałem kogoś, kto był taki nerwowy jak ty. Ej, całkiem fajnie wyglądasz. A było nic porównując z akrobatycznym pisaniem na niebie, że kiedyś się zajmowałem, uwierz mi. Pewnego dnia do tego wrócę. Wątpię. Czapka jest tam, tak myślałem. Bam, prosto w czach. I kolejny headshot Ewa, Notescope. Buja, zaraz powstrząs mózgu. Masz szczęście, że zaprogramowałem swoją głowę. Była twarda jak kamień. Potrafisz planować na przyszłość. Headshot. Gra się robi dobra. To się robi trudne, cholera. To się samo rozwiązało. Nieważne. To było proste. Okej, okay, mamy 18.24. To jeszcze możemy jedno wspomnienie zrobić. A jutro dokończę grę. Sofia, wyjdź za mną. Wyjdź się, pisze. Niech to szlak Bary. No tak, Bary. No to już przecież ostrzegał. Analfabetyzm, nie? Dziwne, że napisał w ogóle coś. Trzymała notatka żal, oświadczony z błędami. Więc
dlatego go zwolnili. To było szybkie. To robimy więcej wspomnień w takim razie. Ach, ten dźwięki Talis. Kurczak? How am I supposed to do this? Aha. Nieważne, nie ogarniam tego. Zbyt turdi. Dało się? O dziwo. Violoncella. Sofia, wyjdź za mnie. Kiedy będzie spotkanie obu tych? Poważnie, tylko jedno, jedyne ogniwo ze wspomnienia z jego własnych zaręczyn. Właśnie. Bez przesady przynajmniej w ogóle pamięta. Sofia, wyjdź za mnie. Sam nie, w ogóle razem nie. Super. Mamy... To jest na pewno fej, tak, to jest fej. Ech, jak to możliwe, że potrafisz latać samolotem, ale prowadzić samochód już nie? Priorytety, i to dzięki tobie. Dalej spóźnimy się. Jakoś mniej mi się podoba już, szczerze mówiąc, fej. No, za to... Dostaje sporo czasu ekranowego w porównaniu do jego własnej żony na zaręczynach. Czasu ekranowego! To jest jest mniej coś, co naprawdę nie daje mi spokoju. Nie bierz tego tak bardzo do siebie. W końcu Cole nie jest twoim mężem. Nie to miałem na... Och, nieważne. Coś w tym jest w sumie. Ja jej poświęcę dużo więcej czasu niż żonie, przynajmniej jeśli chodzi o wspomnienia. Ej, tak właściwie... Co się stało? Wiesz co, chyba tym razem sobie daruję. To twoja pierwsza próba z nimi, prawda? Już tak jesteś zdenerwowany. Nie jestem zdenerwowany. A nawet gdybym był... No twoja obecność tylko by mi pomogła. Może i tak, ale... Nie mogę zawsze być w pobliżu. Zatem bez mnie łatwiej będzie ci się skoncentrować. Pamiętasz, jak zawsze po szkole opowiadałeś mi o całym swoim dniu? Jedź sam na tę próbę, a kiedy wrócisz, opowiesz mi, jak poszło. Czy to jest moment, w którym ona od niego odchodzi po wału? No dobra, postanowione, pa! What the fuck? Poradzisz sobie! Wow, ale walnięta dziewucha. Ja bym chciał taką. Walnięta dziewucha. Pojebani są ludzie najlepsi. I tak, jesteś jednym z nowych członków, zgadza się? Próba zacznie się już niedługo. Możesz najpierw rozgrzać się w sali do ćwiczeń. Te dźwięki nie są dla mnie zbyt
I zabieraj ten instrument z kanapy, zanim zalejesz się śliną. Spokojnie, tak już wszystko jest coś. Wow, ale zaciśnięte wargi. Czy praca ust i języka? Pewnie, Zotko. Ołówek nawet na chwilę nie opuszcza tych ust. Porąbani ludzie są najlepsi. Ta muzyka mi się nie podoba. Ani trochę. Jesteśmy tutaj, ludzie. Jesteśmy w tym momencie. Prawie. Chyba. Nie wiem. To jest ciężko określić dokładnie. Mówiłem, że gdzieś tutaj będzie koniec. Chyba to jest koniec. Zabieraj ten instrument z kanapy, zanim zalejesz się śliną. A już było. Muzyka sugeruje, że to jest koniec. O, pamiętnik. Ej, próba zaraz się zacznie. Raz, raz. To jest to samo pomieszczenie, gdzie jest kilka pustych kartek. Kartopamiętkę. No dobra, ale... Okej. Nie podoba mi się ta muzyka w ogóle. Co się na zegar patrzysz? Czy to tutaj? Sonia? Znaczy... Nie wierzę, że się spóźniłam. To jest... Czy to była Sofia? Sofia. Na to wygląda. Poznanie Sofii. To jest ten moment. Dobrze, stop, stop, wszyscy stop. Coś było nie tak w okolicach taktu 36. Gdzieś po mojej prawej stronie. Kogoś z sekcji wiolonczelinowej. Kogoś siedzącego w drugim rzędzie. Colin, tak? Chyba trochę się śpieszyłeś na przyszłość, uważaj. Będę uważał. W porządku, zaczynamy od taktu 35. Wchodzimy w solo, gotowi? No, trzeba mieć ucho, żeby wychwycić taki jeden instrument. Czy to jest Dim Song? Zostanę tu chwilę, prawdę mówiąc, bo chcę posłuchać. Pobadamy trochę. Cóż, przynajmniej jakoś się ułożyło. Trochę się ułożyło, chciałaś powiedzieć, inaczej nie byłoby nas tutaj. Trochę się ułożyło. Zapis notowy z partiami wyłączeli i fortepianu. Nie wiem właściwie, czy to jest Dim Song, bo rzadko się ze menu. Każdy wygląda fajnie w metaforycznym świetle reflektorów. Ale coś definitywnie musiało się zrąbać. Przygotuj. TARDIS, kurde. Czy to jest... O! A, takie coś. To było proste. Myślałem, że się zamknęło na zawsze. Ślepy jestem. Czekajcie, ja muszę sprawdzić main menu.
Tego wyjdę z gry na chwilę. Dzięki za oglądanie, pamiętaj, że jeśli coś się skończyło, to coś mogę strasznie. I na razie, cześć. Kocham was. Bye.